Dzień dobry, nazywam się Anna Pękala i zapraszam na walentynkowe warsztaty z Biblioteką Kraków. Dzisiaj wykonamy kartki metodą quillingu. Do wykonania walentynkowych kartek będą nam potrzebne kolorowe kartki papieru, nożyczki, klej, podłużne paski papieru w kolorach różowym, czerwonym, fioletowym, przyda się też ołówek, igła do zwijania quillingu, ewentualnie można ją zastąpić wykałaczkami. Metoda quillingu polega na zwijaniu podłużnych pasków papieru na igle. Możemy do tego wykorzystywać specjalną igłę do quillingu, ewentualnie drewnianego patyczka, na przykład wykałaczki. Kawałek papieru zwijamy ściśle, żeby się zakręcił. W ten sposób powstaje nam podstawowy element do tworzenia quillingu. Będziemy go formować poprzez zaklejenie końcówki i uformowanie w palcach wzoru. Może to być kółko, może to być łezka, dowolny inny kształt. W ten sposób potrzebujemy pozwijać więcej kolorów. I z tych elementów będziemy wyklejać nasze serce. Drugą kartkę wykonamy z papieru zawijanego w dwie strony. Zaczynamy od zwijania paska w normalny sposób. Dochodzimy do jego połowy. I ściągamy go z igły. Zaczynamy zwijać z drugiej strony, pamiętając, by w tym momencie zwijać do siebie i spotkać się w połowie ze stworzonym już kółeczkiem. W momencie, gdy na środku zagniemy papier do szpica, powstanie nam wzór serca. Na jednej z kartek szkicujemy sobie obrys serca, które będziemy wypełniać przygotowanymi elementami. Najlepiej posmarować całą powierzchnię serca klejem i układać na nim zwinięte paseczki. Starajmy się wypełnić kontury dość ściśle. Przydadzą się do tego elementy w różnej wielkości. Dzięki temu, że papier jest giętki, możemy na bieżąco doformowywać przygotowane kółeczka. Gdy już wypełnimy kontury elementami, weźmy kolejny paseczek, ja wezmę w kolorze czerwonym, posmaruję go na całej długości klejem i otoczę wzór dookoła, tworząc kontur serca z papieru. Tu również uformujemy do szpica. W ten sposób przygotowujemy pierwszą kartkę. Drugą kartkę przygotujemy z serduszek. Również smarujemy kartkę w miejscu, gdzie chcemy przykleić element z papieru. I przyklejamy uformowane serce.
Możemy łączyć kolory w swój ulubiony sposób. I tak powstaje druga kartka walentynkowa.